Siemaneczko, i co się stało z moją kierownicą? Myślałem, że wylicytujecie gdzieś tak do 400 zł i ktoś sobie ją zgarnie taniutko, no bo jest to w końcu sprzęt używany. No sprawa nie skończyła się dobrze i finalnie wyszło tak, że musiałem zadzwonić do użytkownika, który wygrał licytację, i on powiedział, że on nie rozpoznaje tej licytacji, nie rozpoznaje tego produktu, który został zakupiony, i mówi, że to może być jego synek. Zadzwonił do synka i synek nie wie, o co chodzi, i synek jest zaskoczony. On nic nie... Haker się włamał na konto Allegro, wybrał kwotę i kliknął licytuj. Oczywiście tam nie kłóciłem się, bo według prawa to mają obowiązek zapłaty, ale wiecie, no kwota była bardzo duża i... No, nie chcę tam komuś robić problemu, wiadomo, nie? No więc stwierdziłem, że żeby się pozbyć takich nieodpowiedzialnych osób, to najlepiej będzie stworzyć specjalną grupę na Facebooku, grupa Handel Elektronika Polska, którą już stworzyłem, link macie w opisie, i dołączyć mogą do niej osoby, które mają po prostu Facebooka, czyli osoby trochę starsze i mam nadzieję, że bardziej odpowiedzialne, i zrobimy sobie jeszcze jedną licytację. Natomiast będzie trzeba trochę poczekać, bo no muszę teraz z Allegro złożyć wniosek o zwrot tego ich podatku, muszę poczekać na weryfikację i takie inne pierdoły, więc to trochę potrwa. No i może, nie wiem, czy uda mi się na dniach w tym tygodniu to załatwić, ale jeśli mi się uda, to wystawię kierownicę jeszcze raz, oczywiście od złotówki, i będziemy mogli dalej sobie licytować. Kurde, jak tu wąsko. Gościu, przejadę? Przejechałem, pięknie. No, będzie można sobie dalej licytować od nowa i mam nadzieję, że uda wam się tanio wylicytować i ktoś wygra naprawdę fajny sprzęt, który działa, który... Nie wiem, czy wymaga serwisu, czy nie. On dalej działa dobrze tam nim się jeździło i dobrze kręcił. Wiecie, że tam parę godzin na nim mam i się na nim uczyłem driftować w Fordzie, ale generalnie dobrze to działa, nie? I nie było z tym żadnych problemów do tej pory i dalej nie ma z tym żadnych problemów, żeby było jasne. Więc przede wszystkim oddaję sprzęt, który jest, no, sprawny, tak? Nie jest to jakieś coś tam pourywane albo coś takiego, nie? Jest sprawny sprzęt, podłączasz i jedziesz. To na tej grupie będziecie mogli sobie też udostępniać swoje jakieś tam licytacje, swoje ogłoszenia o sprzedaży sprzętu i jak najbardziej. Tylko po prostu musicie przestrzegać zasad. Nie jest to grupa taka o ludzku, nie jest to grupa typowo taka jakaś motoryzacyjna, tylko jest to grupa o handlu, więc albo wklejamy tam jakieś licytacje, albo kup teraz, albo pytamy się, czy ktoś ma jakiś sprzęt na przykład zalegający. Dużo osób chciało tam sprzedać na mojej grupie tej ludzkowej, 1% klub, ale stwierdziłem, że taka oddzielna grupa będzie czymś chyba, myślę, że ciekawszym, nie? No więc jest taka grupa i na niej też będę wystawiał inne sprzęty, nie tylko ta kierownica, ale mam jeszcze taką klawiaturkę G13 od Logitecha, mam jeszcze takie inne sprzęty, które mi zalegają już od miesięcy i mi są niepotrzebne, ich po prostu nie używam, a chciałem je powystawiać. No i jak ja będę je wystawiał, to będą naprawdę w bardzo atrakcyjnych cenach, żeby można było je sobie albo wylicytować, albo kupić po cenie kup teraz, nie? Także myślę, że fajna opcja. Link macie w opisie tego filmu. A ja jadę dalej. Do zobaczenia na odcinkach. Hej jas.